Program powstał z myślą głównie o nauczycielach, którzy bardzo często zgłaszali się do nas z prośbą o materiały. Pomaga przybliżyć dzieciom problemy przyrodnicze, wpisane w podstawę programową i pomaga też nauczycielowi zrealizować treści przyrodnicze w ciekawy, interesujący sposób dla dzieci. Każda szkoła z Polski może wziąć w nim udział. Na razie skierowany jest tylko do klas 1-3, natomiast rozważamy rozciągnięcie programu i doposażenie, do ubogacenie go o kolejne klasy szkół podstawowych. Bardzo namawiam serdecznie wszystkie szkoły, żeby się zainteresowały tym programem, bo WWF odwalił kawał dobrej roboty. Program proponuje wiele narzędzi edukacyjnych, więc są tam i bardzo atrakcyjne dla dzieci karty pracy i quizy internetowe, które obfitują w zdjęcia i rysunki i też ciekawe fabuły, dźwięki ptaków, bajki. To są wszystko narzędzia, którymi dzieci chętnie się bawią. Wystarczy wejść na stronę edukacja.wwf.pl, zarejestrować się do programu. Po zarejestrowaniu nauczyciel dostaje komplet materiałów drukowanych dla siebie i dla klasy oraz dostęp do platformy online, która pozwala mu pracować z dziećmi w sposób interaktywny. Dzieci teraz bardzo korzystają z różnych narzędzi multimedialnych. Dużo się uczą poprzez komputer, więc jeden z komponentów programu proponuje platformę edukacyjną, w ramach której uczniowie rozwiązują quizy i mają możliwość wspólnie rywalizować, ale po koleżeńsku. To jest strzał w dziesiątkę, bo ułatwia nauczycielowi egzekwowanie tych prac domowych, a dzieciom daje szansę, żeby one były atrakcyjne, żeby to była dla nich zabawa, a nie tylko obowiązek odrobienia pracy domowej. Miałem wrażenie, że dzieci były dzisiaj zachwycone. Troszeczkę bałaganiły, ale od tego są dzieci, tak powinno być. Ale cały czas były bardzo zainteresowane. Nie trzeba było ich w ogóle namawiać do tego, żeby były aktywne, żeby się udzielały. Dzieci bardzo entuzjastycznie, żywiołowo reagowały, dowiedziały się bardzo wiele. Doskonale, że Państwo byliście z nami. Dziękujemy raz jeszcze. To jest ten moment, kiedy dzieci mają możliwość po prostu wypracowania własnego takiego podejścia, które będzie polegało na szacunku, które będzie polegało na podziwie wobec przyrody i na takiej potrzebie, żeby tę przyrodę jak najbardziej chronić i ją wspierać. Najbardziej wesoły moment tej lekcji to było, jak panda przyszła i jak odgrywałam teatr. Było dużo fajnych rzeczy z tym quizem, z tymi kartkami, z liściami. Chciałabym, żeby wszystkie dzieci mogły uczestniczyć w takim programie. Wszyscy mówimy